Cześć, chciałbym Wam przedstawić przypon, który opracowałem sobie do łowienia na ziarna. Na ziarna w okresie letnim łowię bardzo często i potrzebowałem przyponu, który będzie skuteczny. Nie używam zazwyczaj zwykłych pozycjonerów, ponieważ obciążają haczyk. To musi być wszystko bardzo lekkie, łatwe do pobrania przez rybę, dlatego wymyśliłem sobie pozycjoner z fluorokarbonem. Zaczynamy od wykonania miękkiego włosa. Z plecionki. Standardowo pętelka na końcu do mocowania przynęty. Ustalamy długość włosa. Składamy za oczkiem na górę. Następnym elementem będzie nasz pozycjoner z fluorokarbonu 0,50. Wiążemy tutaj normalny węzeł bez węzła. Około 6 razy okręcamy. Wracamy. Teraz możemy odciąć zbędne kawałki. Następnie dowiązujemy znowu dalszy odcinek naszego przyponu z miękkiej plecionki. Ustalamy sobie długość naszego pozycjonera, tworząc pętelkę. Użyjemy tutaj węzła takiego jak do łączenia na przykład strzałówki z żyłką główną. Kilka obrotów. Jedną, tyle samo z powrotem. I przekładamy plecionkę przez oczko. Z tego samego kierunku, gdzie zaczynaliśmy. Teraz wystarczy zacisnąć węzeł. Odcinamy znowu zbędne kawałki. Powstał nam tu pozycjoner. Możemy użyć różnych długości. Ustalamy długość naszego przyponu i zakańczamy go pętelką do szybko złączki. Na koniec przypomnę oczywiście zabezpieczenie. Siodełka antysplątaniowa. I czas na montaż przynęty. Ja użyję tutaj jeszcze pianki do balansowania przynęt.